матері і особливої покровительки ордену святого патріарха Павла, першого пустинника, буду жити в дусі Євангелії. Zalecam stajnie oddania sklęta. Boże, do wszelkiej świętości tak umiłowałeś ludzi, których stworzyłeś, że dałeś im udział w boskiej naturze. Tego nadmiaru Twojego dobroci zniszczył grzech Adama, ani nie zmazałeś zbrodni świata. Na początku czasu dałeś nam Abla jako przykład życia niewinnego. Potem spośród wybranego ludu Hebrajczyków zwróciłeś świętych mężów i niewiastów odznaczające się wszystkimi cnotami. Pośród nich jaśnieje córa Sion, Najświętsza Maria, zawsze dziewica, której odrodziło się Twoje słowo wcielone dla zbawienia świata. Pana naszego Jezusa Pan nasz Jezus Chrystus. Jego Ojcze uczyniłeś wzor świętości i dlatego stał w ubodzie, aby nas ubogacić i przyjąłeś postęp ludzi, aby nam przywrócić wolność i wyzbawioną miłością od świata. Serium Paschalny i uświęca Twój Kościół, któremu wysłużył u Ciebie Panie dary. Ty bowiem przez natchnienie Oczyściciela niezliczonych synów pociągnąłeś do naśladowania Chrystusa, aby porzuciwszy wszystko, związani spotkami więzi miłości, przymknęli do Ciebie gorącym sercem i służyli wszystkim braciom. Wejrzyj więc, Panie, na tego sługę Twego, który powołałeś w swojej opatrzności i ześlij na niego Ducha Świętego, aby z Twoją pomocą wiernie wypełniał to, co dzisiaj Twojej łasce z radością ślubował. Niech się gorliwie wpatruje w przykład boskiego mistrza i wytrwale go naśladuje. Niech zachowa Boże niezruszoną czystość, radosne bóstwo i ofiarne posłuszeństwo. Niech podoba się Tobie przez pokorę, służąc całym sercem i przylgną do Ciebie żarliwą miłością. Niech w doświadczeniach będzie cierpliwy, w wierze stały. Niech się raduje nadzieją i działa z miłością. Niech jego postępowanie buduje Kościół, przyczynia się do zbawienia świata. Niech będzie jasnym znakiem dóbr wiecznych. Panie Ojcze Święty, bądź dla tego sługi Twego obrońcą i rządcą, a gdy stanie przed Trybunałem Twojego Syna, bądź mu zapłatą i nagrodą. Niech się cieszy, że wypełnił swoje zobowiązania, a utwierdzony w Twojej miłości, niech się raduje obcowanie ze świętymi i razem z nimi wielbi Ciebie na wieki przez Chrystusa Pana naszego. Przyjmij pokrow spasienia i płaszcz sprawiedliwości, szczop duch ojców naszych, ciebie szczerość, charyzmatów,
właściwych naszemu ordonu. Thank you.
Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On się narodził z Matki Dziewicy, ludzi czystego serca nazwał błogosławionymi. W swoim życiu uczył osiągnąć szczyt czystości. On zawsze pragnął pełnić Twoją wolę i stał się dla nas posłusznym aż do śmierci. Oddał się Tobie doskonałej ofierze. On wezwał do gorliwej służby Twojemu majestatowi tych, którzy ze względu na Ciebie wyrzekają się wszystkiego na ziemi i zaparł ich, że zajmą skarby, zapewnił ich, że zajmą skarby w niej. Uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Jak również cudownie Jego zmartwychwstanie i Jego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. I nawiedzeni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. To z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Boga Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, świętym Janem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą проводила на целый свят покой и избавение. Утвердь вежи милость Твоей кость, отпержмеемся на земле, а вязавшись с Тобом звензали. Справ, абы в Твоем костеле указывали новые векуисты жича, сдобытое шест откупенче дело Христуса. Выслухай ласкавый просьб
zgromadzonych tutaj wiernych. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawe modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosza Chrystusa, którego obdarzy świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Thank you.
świata Jana. Bóg sprawcy tak tym wyboczyła was napełnił swoją łaską, abyście budowali jego lud przez wasze czyny i święto życia. Amen. Niech was uczyni znakiem i świadectwem miłości Boga wobec wszystkich ludzi. Amen. Niech Bóg, który powołał ciebie na ziemi do doskonałego naśladowania Chrystusa, kiedyś przyjmie łaskawie do nieba. Amen. Niech was wszystkich tutaj obecnych nie błogosławi Bóg Wszechmogący,